Pierwsza jazda. Teraz nadszedł czas, aby uruchomić twój model po raz pierwszy. Pamiętaj, że pierwsze, jak i drugie uruchomienie ciągle jest procesem docierania. Szczegóły dotyczące baterii i akumulatorów oraz ustawianie systemu radiowego zostały przedstawione w części ogólnej tego DVD. Przestrzegaj wszystkich rad zawartych w tym dziale przed pierwszą jazdą. Bardzo ważne jest, abyś zawsze włączał nadajnik, zanim uruchomisz samochód. Pamiętaj, nadajnik włączaj na początku, a wyłączaj na końcu. Sprawdź, czy hamulce działają właściwie. Wypośrodkuj dyszę, używając trymera na nadajniku. Samochód powinien poruszać się swobodnie przy przepustnicy w neutralnej pozycji. Naciśnij spust, aby zadziałały hamulce. Upewnij się, że hamulce są wystarczająco mocne, aby zatrzymać samochód. Możesz regulować hamulce, używając śruby znajdującej się na końcu linki wiązania przepustnicy. Teraz napełnij bak, zalej silnik i uruchom go. Otwieraj przepustnicę bardzo wolno, dopóki nie osiągniesz pełnej prędkości. Następnie zwolnij przepustnicę. Oczyści to silnik z nadmiaru oleju. Jeżeli chcesz zatrzymać silnik, przytrzymaj szmatkę na wydechu przez kilka sekund. Uruchom teraz ponownie silnik. Postaw samochód na ziemi. Powinien on działać na biegu jałowym i nie poruszać się. Jeżeli jednak porusza się, ustaw nadajnik w ten sposób, aby samochód nie jechał. Wycentruj również koła, używając trymera nadajnika. Samochód powinien jechać prosto, bez dotykania koła kierownicy. Pojeździ ostrożnie modelem po szerokim łuku. Pozostań przy małych i średnich prędkościach. Nigdy nie używaj pełnej prędkości podczas pierwszej jazdy. Użyj gazu, potem go odpuść. Dodaj znowu trochę gazu i znów go odpuść. Powtarzaj to, dopóki bak nie będzie pusty. Pozwól, aby silnik ostygł, a następnie powtórz wszystko do wyczerpania kolejnego baku. Trzecia jazda. Po zużyciu dwóch baków, standardowa procedura docierania jest zakończona, a twój silnik jest gotowy do użycia. W dalszym ciągu zalecamy jednak delikatne traktowanie silnika przez następne parę baków. Przyspieszaj powoli do pełnej prędkości. Utrzymuj ją nie dłużej niż 1-2 sekundy. Nie dłużej na tym etapie, następnie odpuść gaz i znów przyspiesz. Powtarzaj to, aż zbiornik paliwa będzie pusty. Ustawianie silnika. Po tym, jak silnik zostanie dotarty, możesz zacząć dostosowywać silnik do osiągnięcia jak najlepszych osiągów. Upewnij się, że wykonałeś każdy krok procesu docierania. Rozpocznij z fabrycznymi ustawieniami iglic, jak zostało to pokazane wcześniej, lub kontynuuj z ustawieniami używanymi do docierania silnika. Napełnij bak i normalnie uruchom silnik. Najpierw pojeździ trochę modelem, aby rozgrzać silnik. Najpierw dostosujemy iglicę wysokich obrotów. Przekręć iglicę wysokich obrotów o 1/8 obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Mieszanka stanie się uboższa, będzie zawierać więcej powietrza, a mniej paliwa. Zauważysz, że osiągi oraz maksymalna prędkość wzrosły. Samochód mniej dymi, a obroty wzrosły. Przekręć iglicę o kolejną 1/8 obrotu. Osiągi staną się nawet lepsze. Zawsze przekręcaj iglicę o 1/8 obrotu, aby zachować kontrolę nad ustawieniami.
Powtarzaj ten proces tak długo, jak będziesz zauważał wzrost osiągów silnika. Jeżeli przekręciłeś iglicę zbyt mocno, przyspieszenie nie będzie się zwiększać, a silnik może nawet zatrzymać się podczas przyspieszania. Nie zubażaj jeszcze bardziej mieszanki, ponieważ możesz zniszczyć silnik. W tym wypadku przekręć iglicę o 1/8 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby dodać trochę więcej paliwa. Wzbogaci to trochę mieszankę, co spowoduje wzrost osiągów, właściwe smarowanie oraz stabilne, długotrwałe działanie. Jeżeli silnik jest właściwie ustawiony, powinien pracować spokojnie przy najwyższych prędkościach. Z rury wdechowej zawsze powinno wydobywać się trochę niebieskiego dymu przy pełnym gazie. Jeżeli niebieski dym nie wydobywa się, mieszanka jest zbyt uboga, co może uszkodzić silnik. Z drugiej strony, jeżeli mieszanka jest zbyt bogata, nie ma możliwości zepsucia silnika, ale osiągi spadną. Iglica niskich obrotów kontroluje mieszankę podczas przyspieszania. W większości przypadków silnik będzie działał właściwie z ustawieniami fabrycznymi. Zalecamy nie regulować iglicy niskich obrotów. Jednak jeżeli chcesz ją ustawić, zasada jest taka sama. Przekręć iglicę niskich obrotów o 1/8 w kierunku zgodnym z kierunkiem wskazówek zegara. Spowoduje to, że mieszanka przy niskich obrotach stanie się uboższa. Naciśnij gaz do około 75% i zwróć uwagę na osiągi. Możesz zuważać mieszankę poprzez przekręcanie iglicy o 1/8 obrotu tak długo, jak będziesz zauważał zwiększone przyspieszenie. Jeżeli za bardzo zubożysz mieszankę, silnik znacznie zwiększy obroty na biegu jałowym albo zgaśnie podczas przyspieszania. Nie zubażaj już więcej mieszanki, ponieważ możesz uszkodzić silnik. Przekręć iglicę o 1/8 w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby dodać trochę więcej paliwa. Wzbogacisz w ten sposób mieszankę i zapewnisz optymalne osiągi podczas przyspieszania. Idealne ustawienie iglicy niskich obrotów spowoduje szybkie, ciche przyspieszanie oraz widoczny niebieski dym z rury wdechowej. Jeżeli nie ma niebieskiego dymu, mieszanka w silniku jest zbyt uboga, co może spowodować jego uszkodzenie. Z drugiej strony, jeżeli mieszanka jest zbyt bogata, nie ma ryzyka uszkodzenia silnika, ale osiągi podczas przyspieszania ucierpią. Pamiętaj, aby sprawdzić ustawienia od czasu do czasu, ponieważ proporcja paliwa do powietrza może się zmienić wraz z różnymi warunkami atmosferycznymi. Jeżeli masz problemy, zawsze wróć do ustawień fabrycznych, jak to zostało pokazane wcześniej w tym filmie, i zacznij ustawianie silnika od początku.